jak? Zaczynamy z kompletnym poradnikiem do Committee Day ze Squirtlem? Oczywiście. Na sam początek elementarne informacje. Gwiazdą naszego eventu będzie Squirtle. Oczywiście w postaci Shiny również, ale może też się urodzić coś ciekawego. O tym później. Kolejnym bonusem będzie atak. Charge Attack na Blastoise, czyli tylko i wyłącznie tego, które możemy otrzymać po ewolucji. Bo poprzez Charge TMK czy też Fast TMK, w tym przypadku Charge TMK, nie otrzymamy tego ataku. Tylko poprzez ewolucję. I będzie to atak Hydro Cannon. Hydro Cannon jest tutaj atakiem, który oczywiście nie spowoduje, że Blastoise cudownie urodzi się jako najlepszy Pokémon wodny w naszej grze, ale będzie miał właściwości, które pozwolą nam wykorzystać go wśród wielu walk. I będzie też poniekąd atrakcją przez kilka dni. Nie oszukujmy się. Bonusem typowo pod nasze Community Day jest 1/4 dystansu do jajek. Czyli przypuśćmy, mamy 10-kilometrowe jajo, no to mamy przez 4, będzie to wartość 2,5 km. Dodatkowo, jeżeli użyjemy jeszcze Super Incubatora, będzie to jeszcze mniej. Także dziesiątki będzie tutaj wskazane nawet wykluwać. Tym bardziej, że mamy dodatkowe bonusy od naszego eventu, które odblokowaliśmy podczas Committee Day. W sensie nie Committee Day, tylko podczas Safari Zone. I są to bonusy, które mówiłem wam w wcześniejszym odcinku. I po kolei. Jest to 3-krotny X za łapanie. To się nam oczywiście przyda do łapania wielkiej ilości Squirtle. Następnie jest 3-krotny X za wykluwanie. I tutaj właśnie odnośnie tego jest tutaj bonus pożyteczny. I 2-krotny exp za rajdy. I oczywiście podczas naszego Committee Day nie będziemy rajdować, tylko będziemy łapać. Rajdy później. No i oczywiście Lucky Egg, który trwa godzinę. Więc na cały event wystarczy użyć 3 jajka i mamy pełnię szczęścia, korzystając z eventu. Czego chcieć więcej? I teraz możemy się skupić troszeczkę na ataku. Hydro Cannon. Ten atak charge na Blastoise będzie poniekąd, tak jak powiedziałem, nie stworzy z niego niesamowitego Pokemona, który może konkurować z Gyaradosem, czy też nawet z Kyogrem, z tego względu, że atak bazowy, który posiada Blastoise, jest to wartość 171 jednostek. W porównaniu, gdzie każdy inny wodny Pokémon ma powyżej 200. Chociażby nawet nasz Swampert 207, czy też nawet Ferligatr, który oczywiście jest bardziej tutaj adekwatnym Pokémonem, którego chcielibyśmy mieć z Hydro Cannon. Tego pod tym względem, że on ma mniejszą defensywę, a większe HP i atak. Dlatego też w przyszłych Community Day będzie nasz Swampert, jak i też Feraligatr o wiele mocniejszy od naszego Blastoise'a aktualnie. Bo tylko te trzy Pokémony mogą otrzymać Hydro Cannon w głównej serii gier. Informacje odnośnie ataku Hydro Cannon są błahe, bo bazujemy tylko na zdjęciu. Na zdjęciu, które przedstawił nam Pokémon Go, profil na Twitterze, widzimy jasno i klarownie, że jest to atak 3-barowy. Gdzie wcześniej na Venusaurze był to atak 2-barowy, jak i też na Blast Burn 2-barowy, tak też właśnie wobec tego ataku jest to atak 3-barowy. Prawdopodobnie nie przebije tutaj naszego ataku na Crunch, na Tyranitarze, bo też jest 3-barowy i posiada obrażenia w wysokości 70. Prawdopodobnie nie sięgnie tych 70, a będzie zbliżony bardziej do Icy Wind, gdzie oczywiście na chwilę obecną nie wiemy nic na ten temat wobec ataku, tylko są to spekulacje. Bardziej właśnie wobec Icy Winda będzie ten atak zbliżony. Poniekąd może być to kopią, o ile nie gorszy. Ale to się wszystko jeszcze okaże, jak dostaniemy pierwsze informacje od Hralesa lub też jakiegoś innego youtubera, który przybliży nam ten atak w fizycznej formie w aplikacji w grze. I tak powiedziałem, atak może być bardziej zbliżony do Icy Winda na Articuno, który posiadamy. I on ma atak o wartości 60. 3-barowy atak, 60, wodny. Brzmi jak... okej. Okay. Po prostu już brzmi ok. I ciekawostki odnośnie Squirtla. Jak sami wiemy, podczas każdego Committee Day mamy możliwość złapania Shiny Pokemona. Tak też będzie to Squirtle. Niemniej jednak, Niantic na swojej głównej stronie, właśnie odnośnie Pokemon Go, powiadomił nas o tym, że poprzez ukończenie zadań podczas Committee Day, będzie możliwość zdobycia Pokemona Squirtla z okularami. I tutaj jestem niesamowicie ciekaw, czy wprowadzą również wersję Shiny Squirtla z okularami. Bo to poniekąd będzie najrzadszy Pokémon podczas Committee Day. Nie było Pikachu specjalnego podczas Committee Day, właśnie z czapeczką czy tam z jakąś inną. Był podczas bodajże chyba zimowego eventu, ale to był bodajże chyba przez 2 dni. Coś takiego. Byłby dostępny. I osoby, które go posiadają, mają unikatowego Shiny Pokémona z unikatową czapeczką. Tak też wersja Squirtla z modelem Shiny plus jeszcze okulary. Będzie to na pewno Pokémon, który będzie unikatem w naszej kolekcji.
Na pewno. Także pamiętajcie, wykonujemy zadania. Tak to robiliśmy podczas Safari Zone, żeby ukończyć nasze challenge do challenge'u profesora Willowa, żeby dostać bonusy. Tak też teraz tutaj będzie stricte bonus dla nas. Na zdobycie, na szansę zdobycia Squirtla z okularami. I być może Shiny. Wszystko się okaże oczywiście, jak nam przedstawi to dzień albo dwa dni wcześniej Hrales, który regularnie bada sieć Niantic i wszystkie zmiany. No i oczywiście w odpowiednim momencie ja was o tym poinformuję. Nie bójcie się. I czytając Reddita, jak i też inne fora odnośnie tego, co najbardziej atrakcyjne jest właśnie podczas tego eventu, to mnóstwo osób mówi, że nawet Hydro Cannon na naszym Blastoise nie jest tak atrakcyjny jak właśnie te okulary. Tym bardziej, że Squirt z okularami i Shiny, tak mówiłem, hype. I ostatnia informacja odnośnie czegoś, co wykracza poza Pokémon Go. Chodzi tutaj dokładnie o Traverse Card, czyli system The Silk Road, który no, jest praktykowany wśród różnych krajów na zachodzie, a u nas troszeczkę jest mniej spraktykowane. Ale chciałem zachęcić różne osoby właśnie, żeby korzystać z tego systemu. Pamiętajcie jednak, że w tej chwili już dostępna jest wersja beta aplikacji The Silk Road, gdzie możemy oczywiście korzystać z tego. Pozwolę wam pokazać to bezpośrednio na telefonie i włączając aplikację, która dostępna oczywiście na Google Store. Od lewej strony jest to oczywiście aplikacja beta, więc nie wszystkie działają tak jak powinny. Sylph Alerts. Są to informacje, które zostały zredagowane przez ekipę The Sylph Road. Ja mam najnowsze informacje, które oni zapisali i publikowali. Głównie przez Twittera. Następnie, drugi bar jest to oczywiście nasza karta Traveler podróżnika, gdzie mamy informacje odnośnie naszych medali, jak i też ulubionych Pokémonów, jaki nasz jest poziom w grze, jak i też różne inne ciekawe informacje, które można edytować, tam oczywiście handshake'i robić z różnymi graczami, jak i też korzystać z generatora, by otrzymać odznakę podczas tego eventu. I to jest bardzo ważne, bo podczas tego eventu można otrzymać dwie odznaki, specjalną, jak i też tą z Community Day. Community Day jest to oznaka Blastoise'a, a specjalna oznaka jest to oznaka Squirtle Squad. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie, na czym to ma polegać. Czy za pomocą zdjęcia, którego się wyśle właśnie do The Sylph Road, że zapało się, przypuśćmy, naszego Pokemona Squirtla z okularami. Czy jak to ma wyglądać? Zobaczymy i powiem wam na bieżąco na grupach, jak i też na profilu, czy też nawet wpisie na YouTubie. Jak to będzie po kolei wyglądało? Kolejny przycisk. Jest to mapa, z której możemy szczytywać informacje odnośnie, gdzie są jakie nasze nesty. Z tego co patrzyłem wcześniej, nie ma informacji, znaczy nie ma możliwości reportowania w ten sposób naszych gniazd jeszcze. Nie ma takiej opcji. Chociaż sprawdźmy, czy to zmodernizowali. Jest! Czyli już zmodyfikowali to. Przypuśćmy, mamy Squirtla, ewentualnie to zmienię, zreportujemy, tak. Już wprowadzili możliwość reportowania gniazd przez aplikację. Także mega wygoda. Tu i drugi baner odnośnie tradingu jeszcze nie jest zaktualizowany. I ostatni przycisk, to powinno działać, ale aktualnie nawet na naszym Safari Zone nie działało to poprawnie. Jest to poniekąd taka aplikacja, znaczy możliwość korzystania z tego systemu do wykrywania różnych elementów, które zaprojektuje na danym evencie nasz The Sylph Road. Także tak to wygląda. Ja postaram się korzystać z tego naszej aplikacji podczas Community Day w Lublinie. Tak, podczas tego Community Day będę w Lublinie. Także osoby, które będą zainteresowane otrzymaniem odznaki ode mnie, czy też od innych graczy, którzy tam dzielą się informacjami odnośnie The Sylph Road, jak i też samego systemu, będą rozdawać odznaki. Także tutaj pilnujcie własnej ekipy, którą macie w miastach, jak i też ja będę w Lublinie rozdawał swoje odznaki. Znaczy swoje jak swoje, The Sylph Road. Dla tych, którzy są zainteresowani. A z mojej strony to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko wam przybliżyłem. A jeśli chodzi o przybliżone informacje liczbowe ataków Hydro Cannon, będzie na bieżąco, jak tylko się pojawi informacja. Także jeszcze raz dziękuję, zachęcam do lajkowania, subskrypcji i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!